Tak sobie pomyślałem, że może ten materiał, który poświęcony jest grze Jonathana Blow'a pod tytułem Braid, będzie wyglądał troszkę inaczej niż normalne materiały. Wydaje mi się, że dużo ciekawiej to wyjdzie, jeżeli zamiast skupiać się na samej grze oraz jej otoczce, o jej zapleczu technicznym, jeżeli powiedzielibyśmy sobie więcej o samej historii, bo Braid to gra, która ma bardzo niejednoznaczną historię i jest to jeden z jej największych plusów. Bo widzicie, z Braidem jest trochę jak z wierszem. Ma on swoją prostą z pozoru historię, którą przekazuje wprost graczowi, ma również oficjalną interpretację, którą ujawnił Jonathan Blow w 2010 roku, ale prawda jest taka, że grając w to, każdy z grających może dokonać swojej własnej interpretacji i samemu wymyśleć, o czym ta gra może opowiadać. I takich interpretacji, no, pojawiło się trochę i niektóre z nich były naprawdę ciekawe, więc pomyślałem, że fajnie by było, gdybyśmy sobie kilka z nich tutaj przytoczyli. Także myślę, że ten materiał będzie raczej materiałem spokojniejszym, takim, przy którym można napić się wina czy też herbaty, albo posłuchać przed snem. Będzie on też bogaty w spoilery, więc ludziom na nie wrażliwym. No, zalecam albo wyłączenie teraz materiału, albo po prostu wyciszenie go, żeby oglądać sam gameplay. Ja natomiast wcielę się teraz w osobę, można by rzec, czytającą bajkę i powiem tylko, posłuchajcie. Myślę, że warto by było zacząć od tego, o czym Braid opowiada, ale tak z pozoru. Jest to prosta historia, którą słyszeliśmy już tak naprawdę wiele razy. Opowiada ona o Timie, który podróżuje przez świat poszukując swojej księżniczki, którą w jakiś tam sposób utracił i teraz chce ją odzyskać. Jednak jest tak tylko z pozoru, gdyż na sam koniec Braida otrzymujemy bardzo ciekawy twist, kiedy to cała finalna sekwencja, w której biegniemy za naszą ukochaną, uciekającą przed złym rycerzem, który ją porwał, zostaje odwrócona i wygląda to wtedy tak, że to my jesteśmy tą osobą, która goni uciekającą księżniczkę, a która ulgę znajduje w ramionach właśnie tego rycerza, który wydawałoby się wcześniej jest jej oprawcą. I w tym momencie wychodzi na to, że to tak jakby my byliśmy tym złym przez cały czas. To właśnie ta niejednoznaczność Braida jest tym czynnikiem, który sprawia, że jest to gra tak bardzo otwarta na analizę i na samodzielną interpretację jej opowieści, z pozoru prostej, opowiadającej właśnie o miłości, o utraconej miłości, ale która chce nam jednocześnie przekazać coś więcej, która skrywa w sobie jakąś tajemnicę i poszlaki do jej rozwikłania podaje nam ona w sposób niejasny poprzez księgi, które czytamy przed każdym z poziomów oraz przez wizualia, na przykład w prologu. Najciekawszą teorią dotyczącą Braida jest bez wątpienia ta mówiąca, że Tim to tak naprawdę jeden z naukowców, którzy stworzyli bombę atomową, która w Braidzie przyjmuje postać właśnie księżniczki. Natomiast sama fabuła opowiada o dążeniu do stworzenia właśnie tej bomby atomowej oraz o nieodwracalnych konsekwencjach, które ta ze sobą niesie. Takim najsłynniejszym argumentem za tą teorią jest jeden z cytatów, które znajdziemy w rozsianych po grze księgach. Mianowicie jest to cytat "Now we're all sons of bitches", czyli w tłumaczeniu "teraz wszyscy jesteśmy sukinsynami". Są to słowa, które Kenneth Tompkins Bainbridge wypowiedział po pierwszej udanej detonacji bomby nuklearnej. W jednym z tekstów w grze możemy również natknąć się na coś, co nazywa się ethical calculus,
co można przetłumaczyć jako rachunek etyczny, ale takiego oficjalnego tłumaczenia nigdzie za cholerę nie mogłem znaleźć. Jest to aplikacja matematyki do rozwiązywania dylematów moralnych, którym wynalezienie i użycie bomby atomowej zdecydowanie było, bo przecież niosło to za sobą śmierć milionów ludzi. Co więcej, flagi wywieszone na zamkach znajdujących się na końcu każdego poziomu są odniesieniem do międzynarodowego kodu sygnałowego i odpowiadają literom N, U, L, X, K, które oznaczają kolejno nie, kierujecie się ku niebezpieczeństwu, zatrzymajcie wasz statek, wstrzymajcie się z wykonywaniem waszych zamierzeń i oczekujcie na moje sygnały oraz chcę nawiązać z wami łączność. I według teorii są to ostrzeżenia skierowane do ludzi próbujących sprowadzić do naszego świata nieopisaną wręcz moc i zagrożenie dla ludzkości tak naprawdę. Jeżeli będziecie chcieli poczytać więcej na temat tej teorii, i co rekomenduję bardzo mocno, bo jest to naprawdę bardzo ciekawa i obszerna teoria, a no, opisywać wszystkie poszlaki po kolei w tym filmie, no to by się bardzo rozwlekło w czasie i myślę, że byłoby nużące, ale link do bardzo dobrego streszczenia tej teorii wkleję w opisie. A myślę teraz, skupmy się na tym, co sam Jonathan Blow miał do powiedzenia, jeżeli chodzi o interpretację historii w jego grze. No i okazuje się, że nie jest to tak naprawdę gra opowiadająca o próbie stworzenia bomby atomowej, chociaż można by było powiedzieć, że byli blisko. Bowiem w trakcie festiwalu Game City w Nottingham wyjawił, że epilog Braida miał na celu pokazanie graczowi, że świat się rozpada i degeneruje. Co więcej, skomentował on w pewien sposób powstające teorie dotyczące znaczenia samej historii i jej epilogu, mówiąc, że każdy element jego gry ma jakiś swój cel i że zostały one bardzo precyzyjnie dobrane, więc takie dobieranie tylko elementów pasujących pod daną teorię przy jednoczesnym odrzucaniu tych niepasujących nie jest czymś, co by zalecał. Co więcej i co ciekawsze, stwierdził on też, że w zasadzie to nie jest on pewien, czy Braid jest grą, która była tworzona z zamysłem bycia otwartą na samodzielne interpretacje. Więc to jest bardzo ciekawe i no w zasadzie kładzie to stwierdzenie kres tym różnym wszystkim teoriom. Ale przyznam się szczerze, że dla mnie i tak to właśnie ta teoria bomby atomowej jest tą właściwą teorią, bo nawet grając teraz tego Braida i czytając te różne teksty, cały czas widziałem te odniesienia do bomby atomowej. Na przykład jak Tim ukrywa się za bunkrem i oczekuje na efekty, to tak jakby chodziło o wybuch bomby atomowej podczas testów. Natomiast zamysł, że jest to gra mająca na celu ukazać postępującą degenerację świata, nie jest czymś, co mnie kupuje. I myślę, że jednak ważne w tego typu grach jest to, aby samemu wybierać tą interpretację, która nam pasuje. No bo jednak to jest bez wątpienia sztuka, a pięknem sztuki jest to, że nie musi ona być wcale jednoznaczna i każdy może odnaleźć w niej coś dla siebie. A na tę chwilę ja wam dziękuję za uwagę. I wiem, że ten odcinek był wolniejszy niż te dotychczasowe, szczególnie te ostatnie, ale właśnie taki miałem zamysł i tak to chciałem zrobić. Chciałem po prostu swobodnie o tym poopowiadać i mam nadzieję, że to, co mówiłem, było ciekawe i nie nużyłem za bardzo. Chociaż na początku polecałem też słuchanie tego materiału albo oglądanie go przed snem, więc myślę, że niektórzy mogli
jeżeli to w ten sposób chłonęli, mogli niestety usnąć. Chociaż mam nadzieję, że nie i że jednak to się komuś podobało. Ja jestem Bastyr z giereczkowego bloga Pykmiś, do którego link znajdziecie w opisie, wraz z linkiem do oficjalnego pykmisiowego Twittera. Oraz znajdziecie tam oczywiście linki do źródeł, z których korzystałem. Jeżeli chcecie więcej o tym poczytać, trochę bardziej szczegółowo, co polecam, bo to jest bardzo ciekawy temat. No i cóż, żegnam się z wami. Do zobaczenia. Cześć.